Dzień dobry, mam na imię Kinga, jest mi niezmiernie miło, że zdecydowaliście się obejrzeć ten film, dlatego że pokażę Wam w nim coś jedynego w swoim rodzaju, coś niepowtarzalnego. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu na tym kanale oglądaliśmy wspólnie pamiętnik z lat 80. XIX wieku, a dzisiaj nadeszła pora na przeglądanie innego pamiętnika. Pamiętnika, chyba mogę tak powiedzieć, głównie z lat 20. z Lwowa, pamiętnika pewnej Bronisławy, nazywanej też Nisią, uczennicy właśnie w pierwszej połowie lat 20. XX wieku prywatnego lwowskiego gimnazjum. Wiem o tym z jednego z wpisów, które znajdują się w tym pamiętniku. Pamiętnik skórzany, zamykany, właściwie tak zakładany tutaj z przodu. Pamiętnik utrzymany w całkiem niezłym stanie, jak na to, że jest to pamiętnik z lat 20. ze Lwowa, więc jak możemy się domyślać, pamiętnik, który zawędrował w międzyczasie w różne miejsca. Złocone, takie pozłacane brzegi stron, pewnie pokażę Wam to gdzieś na przebitkach, a w środku cuda i dziwy, więc nie ma na co czekać, zaglądamy do środka. No dobrze, tak jak zapowiadałam, zaczynamy przeglądanie pamiętnika z lat 20. XX wieku. Na okładce z przodu napis poezję, a tutaj otwarcie. Niezbyt skomplikowane, ale może jednak kogoś odwiodłoby niepożądanego od otwierania takich jednak prywatnych zapisków. Piękna wyklejka, to jest pierwsza rzecz, na którą muszę zwrócić Waszą uwagę. W ogóle wydaje mi się, że te wyklejki w dawnych książkach to były takie wyklejki przygotowywane z dużą dbałością. Ten papier jest w ogóle inny od tego wykorzystywanego w późniejszych wyklejkach. Już co nieco zdradziłam Wam ze środka, ale na razie zatrzymamy się przy tej karteczce. Muszę sobie zerkać, żeby ładnie pokazywać Wam to wszystko w podglądzie. Jak widzicie, sporo osób uzdolnionych artystycznie do tego pamiętnika się wpisywało. Kochana Nisiu, przesyłam Ci kartkę, którą Wam narysowałam, Tobie narysowałam i tutaj niestety więcej, to może już nie będę trudziła się z odczytywaniem. Wy też ten napis dobrze widzicie, więc jeżeli ktoś z Was czuje się na siłach i chciałby pobawić się w odczytywanie takich starszych zapisków, no to bardzo do tego zachęcam. Na odwrocie Nisia Kosiulińska, o ile dobrze przeczytałam nazwisko, Lwów, ulica Leona Sapiehy, numer 31, Edward Łabęcki. Czy w ostatnim pamiętniku nie pojawiało się nazwisko Łabęcki i czy to tamta dziewczyna, która prowadziła tamten XIX-wieczny pamiętnik, nie miała na nazwisko Łabęcka? Coś tak mi świta, ale takiej stuprocentowej pewności nie mam. Może te pamiętniki są w jakiś sposób powiązane? Ciekawe, jakie tutaj przeszłość skrywa tajemnice. Zaglądamy do środka na ten piękny rysunek wykonany na samym początku. Najukochańszej swej siostrzenicy w dniu jej imienin ofiaruje ten pamiętnik ciotka Amelia. Czyżby Amelia Łabęcka? Ta Amelia Łabęcka, której pamiętnik przeglądaliśmy ostatnio? No, niewykluczone. 1919 rok. Ja Wam mówię o tym pamiętniku jako o pamiętniku z lat 20., bo 1919 rok to jest na dobrą sprawę jakiś początek tego pamiętnika, ale większość, właściwie prawie wszystkie wpisy to są wpisy z pierwszej połowy lat 20. Przepiękny rysunek. Trzeci dzień grudnia. Kolejna strona to już strona wyrysowana tylko ołówkiem, o takim, powiedziałabym, charakterze patriotycznym, bo mamy orła, mamy jakieś kłosy zboża, chyba jakiś owies tu nawet jest, habry, maki, czyli takie rośliny polne, ale gdzie jest wpis? Nie mam pojęcia, może coś tutaj było wklejone, to niestety pozostanie już tajemnicą. Tutaj Nisi, przyjaciół grona, wiśń, nie zapomnij, w każdym razie wniosek jest taki, żeby nie zapominała Nisia o swoich przyjaciołach. Wpis
również wykonany we Lwowie. Tutaj Tadeusz Majewski, ale nie jestem pewna, czy ten świstek papieru to jest świstek oryginalnie pochodzący z tego pamiętnika. Raczej nie, mógł mi się po prostu gdzieś zapodziać. Na pamiątkę wpisała się Maria Polakówna, nauczycielka matematyki w każdym razie, nauczycielka ucząca właśnie prawdopodobnie w tym gimnazjum lwowskim, prywatnym, o którym Wam wspominałam i o którym przy okazji innego wpisu sobie dzisiaj porozmawiamy. Dodatkowo materiały dotyczące tego gimnazjum prywatnego, gimnazjum lwowskiego znajdziecie w opisie do tego filmu w formie linków. Zachęcam do ich przeglądnięcia, bo może odkryjecie kolejne powiązania, które ja gdzieś przeoczyłam. Nie brakuje w tym pamiętniku także pustych stron, ale nie mam zamiaru ich wypełniać. Na pamiątkę studiów odbytych w lwowskim gimnazjum, tu nie jest napisane gimnazjum, tu jest coś innego, swej bratniej miłej i bardzo miłej i utalentowanej uczennicy, wpisuje się Tadeusz i tutaj nazwisko Lwów. To jest wpis majowy z 24 roku. Myślę, że ta strona z pamiętnika jest niektórym z Was znana, tym osobom, które na Instagramie kupiły kiedyś ode mnie jakąś książkę, dlatego że zwykle do tych książkowych przesyłek dołączam coś jeszcze i swego czasu dołączałam skany właśnie tej strony z tego pamiętnika, który teraz wspólnie przeglądamy. Bardzo spodobały mi się te kwiaty, to są chyba goździki i dlatego właśnie taką stronę wybierałam jako dodatek do zamówień. Tutaj jest podpisany też autor, ktoś, kto narysował te kwiatki. 1919 rok. Niech Ci wszędzie dobrze będzie. Wszystko dobre z Tobą. Bądź szczęśliwa. Uszczęśliwiaj drugich swą osobą. Kochanej Nisi wpisała na pamiątkę. No i tutaj być może to jest ta ciotka, która wpisała się na samym początku, która Bronisławie Nisi dała właśnie ten pamiętnik, bo rysunki są podobne, na pewno wykonane podobną albo taką samą techniką. Oj, tutaj chyba nie będę bawiła się w odczytywanie tego charakteru pisma, bo obawiam się, że byłabym na straconej pozycji. Zresztą to jest chyba wpis skreślony w języku niemieckim? Wygląda mi to na język niemiecki, bo chyba nie na ukraiński, chyba niemiecki. Wpis z 25 roku. Jeżeli chcesz być szczęśliwą, uszczęśliwiaj tych, którzy Cię otaczają. Miej serce i patrz w serce. Kochanej Nisi wpisała się na pamiątkę Zośka i tutaj nazwisko również 25 rok. No nie brakuje tutaj wpisów też od szkolnych koleżanek i od nauczycieli. Quo vadis, choćby świat i życie było na jak najgorsze, jedno w nim pozostanie wieczne dobro, młodość. Bardzo kochanej i miłej Nisi Boguśka. Boguśka wpisała się również w 1925 roku. Już pewnie zainteresowała Was teraz ta fotografia, fragment fotografii będący jednocześnie kartką pocztową. To jest kartka zaadresowana do naszej Bronisławy, ale kto jest na zdjęciu, tego nie wiem. Może też to był po prostu fragment kartki wklejony gdzieś tutaj, nieco wyżej kotki. Pięknie naszkicowane kotki i wiersz Adama Asnyka, którego nie będę odczytywała, ale na pewno go Wam teraz tutaj podtrzymam, tak żebyście w razie czego mogli po prostu sobie ten film zatrzymać. Złotej, kochanej i milutkiej Nisi skreśliła Iza. Dzień po, i tutaj mam problem z odczytaniem wyrazu, dzień po komersie. Lwów, 14 czerwca 1925 roku. I lecimy dalej. Kolorowa ilustracja. Miej uśmiech na ustach, choćby Ci powoli pękało serce wśród bólu
bezgłośnie, chyba bezgłośnie i tak dalej, i tak dalej. Najdroższej koleżance na wieczną pamiątkę wpisała się Maryśka w 1924 roku. Jak się okazuje, czasami używamy takich określeń, na przykład na wieczną pamiątkę, zupełnie nie myśląc o tym, że to naprawdę może być na wieczną pamiątkę i że taki pamiętnik może trafić do zupełnie obcej osoby, jaką jestem ja, po latach, w XXI wieku, gdzie wpis został wykonany no, na początku wieku XX, jakieś 100 lat temu. Bo to jest wpis z marca 1924 roku, a my teraz mamy styczeń 2024 roku, czyli prawie 100 lat. Zasuszony kwiat również znajduje się między kartami tego pamiętnika. To jest już tak mocno zasuszony kwiat, że na dobrą sprawę on przypomina taki puch, którego oczywiście staram się nie dotykać i zwykle ten pamiętnik leży sobie spokojnie w jednym miejscu. Wyjęłam go z półki na potrzeby tego filmu. Niektóre wpisy są wpisami wykonanymi poziomo. Młodość najczęściej podobna do Allegro. Coś, wiek dojrzały równa się poważnemu, a później przychodzi starość w tempie marsza żałobnego i po niej niestety fermata, która przeciąga się w nieskończoność. Cała sztuka życia polega na tym, by okresowi poprzedzającemu fatalną fermatę nadać mimo wszystko nastrój przypominający pierwsze wesołe Allegro. Tych parę słów skreślił z prośbą o życzliwą pamięć zawsze przyjazny profesor Franciszek i tutaj nazwisko w materiałach, które Wam załączę, być może również tego profesora odnajdziecie. Lwów, 14 czerwca 1924 roku. I czyżby był to jakiś profesor uczący na przykład muzyki? Tak sądzę po przeczytaniu tego wpisu. Piękny charakter pisma. Za marzenia nikt nie jest odpowiedzialny, jak struna gitary lub harfy wystawiona na przeciw wiatru dźwięczy bez ustanku, choć nikt ręką jej nie ruszy. Tak serce pod wrażeniem tego, co je otacza, skreśliła Helena Lwów 1 stycznia 1924 roku, czyli w nowy rok. Właścicielce podwójnego wzroku, o tak, to jest ten jeden z ciekawszych wpisów, właścicielce podwójnego wzroku, cudownej właściwości pozwalającej równocześnie patrzeć na katedrę i w książkę czytaną na ławce. Ten nauczyciel, bo zakładam, że jest to nauczyciel, nazwał to swego rodzaju mediumizmem. Nauczyciel psychologii wyrażający niezmierny żal, że dłużej od tego mediumizmu cierpieć nie będzie ta Bronisława, ta Nisia. Maj 1925 roku. Miłej i wyrozumiałej koleżance, no tego nie przeczytam, może Wam się uda. W każdym razie 22 rok. Tutaj też dość kłopotliwy charakter pisma. I tajemniczy podpis samej osoby, która ten wpis wykonała, Lwów, 1926 rok. A ten wpis jest dla mnie zagadką. To chyba jest tak, że on został wykonany po latach. Po latach ktoś dopisał ten wpis do tego pamiętnika, bo jest to fragment wydrukowany w polonistyce w roku 1966 w numerze 5. W ostatnich miesiącach Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza poniosło dotkliwą stratę z powodu śmierci trzech zasłużonych i nieprzeciętnych polonistów. Dnia 10 kwietnia 1966 roku zmarł w Siedlcach magister Adam urodzony w 1906 roku. Całe dzieciństwo i wczesną młodość spędził we Lwowie, gdzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza uzyskał magisterium z filologii polskiej. Ukończył konserwatorium, pracę nauczycielską rozpoczął w gimnazjum Bolesława Prusa w Siedlcach i na tym stanowisku pozostał
z krótką przerwą aż do przejścia w stan spoczynku. Może tę notkę napisała właścicielka pamiętnika po wielu, wielu latach? Tutaj Laskowski, o czym ci się śni dziewczyno? Z nową wiosną śni? O ile dobrze przeczytałam, maj 27 rok, Adam Jawrocik. Czyli ten pan, o kim była mowa w polonistyce w 66 roku w numerze 5, a my tutaj mamy jego podpis. No, prawdziwa historia. Jamrozik? Chyba popularny w latach 20. był Adam Asnyk, bo mamy tutaj jego wiersz. Drogiej Nisi z prośbą o pamięć przepisała Jaśka. Pewnie jakaś koleżanka. Tutaj wpisy w języku, jak zakładam, ukraińskim, wykonane jednak we Lwowie w 24 roku. To jest chyba wpis wykonany przez tę samą osobę. Bądź najszczęśliwszym w świecie aniołem, patrz na świat duszą i okiem wesołym. Niebo niech ziszcza zawsze Twe marzenia, lecz wzrok szczęścia niech w sercu nie zgasi tego uczucia, które życie krasi wspomnienia. Drogiej Brońci, koleżanka Zosia Zaleska. Lwów, 29 lutego 1920 roku. I tutaj wydaje mi się, że jest to wpis kogoś, kto oryginalnie językiem polskim się nie posługiwał. Bo niektóre litery są dziwnie podobne do liter wykorzystywanych w tym języku ukraińskim. Mickiewicz. Ukochanej przyjaciółce mojej siostry na pamiątkę Adaś D. We Lwowie dnia 20 listopada 1924 roku. Ale tutaj mamy drugą datę. 26 rok. Ciekawe. Konwalie. Konwalie wykonane ołówkiem. Wpis w języku niemieckim. Wykonany w 21 roku. Czyli sporo różnych języków mamy w tym pamiętniku. Tutaj wpis z 22 roku. Na pamiątkę miłej i chyba uroczej przyjaciółce róża, pewna róża się wpisała. I jej wpis zaczyna się w bardzo ciekawy sposób, bo zaczyna się od takiego okrzyku: ojczyznę budują, stań na podwyższeniu gmachu Rzeczypospolitej, wymagane. Może Wam to tutaj pokażę i będziecie mogli sobie ten film zatrzymać. Właśnie dlatego nagrywam go w ten sposób, żebyście w razie czego mogli zatrzymać sobie coś, co interesuje Was szczególnie. Kolejny kwiatuszek. Moja ciotka Amelia, chyba ta Amelia, od której dostała nasza Bronia pamiętnik. Tutaj wujcio Michał. Wujcio Michał się wpisał, czyli i ciotka, i wujcio w 19 roku. Kolejne zasuszone kwiaty, właściwie bukiecik, taki zasuszony wrzos ze wstążeczką. Już troszeczkę się osypał, ale też staram się go nie dotykać, żeby trwał w tym pamiętniku jak najdłużej. No, przypuszczam, że jest to stuletni wrzos, a to już robi wrażenie. Wrzos znajdował się na ostatniej stronie tego pamiętnika. Tutaj już mamy wyklejkę, taką samą jak z przodu, i jeszcze kartkę, która chyba uciekła z tego pamiętnika. Mam nadzieję, że nie pomyliłam tej kartki z innym pamiętnikiem. Uprzejmie koleżance, pannie Nisi, Marek. I tutaj nazwisko, które nie jest nazwiskiem polskim, ale też sam wpis jest wykonany w języku angielskim. I już widzę, że pominęłam tutaj tę stronę, na której zależało mi najbardziej, dlatego pozwólcie, że ją znajdę, bo to jest strona stanowiąca klucz do tego pamiętnika. O, proszę bardzo, jak to się stało, że ja ją pominęłam? Chodzi o ten wpis. Wpis, który swej sumiennej uczennicy Broni wpisał ku radości, rozmachu w życiu ksiądz Opacki
Rudolf we Lwowie dnia 4 marca 1921 roku. W pracy twojej patrz, ile jest wysiłków dla bliskich dobroci, bo powiada słusznie Mickiewicz, człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, ale dla dobra bliźnich swoich ludzi. Ksiądz Opacki Rudolf, pozwólcie, że na chwilę odłożę ten pamiętnik i przeczytam wam, co na temat księdza Rudolfa Opackiego znalazłam. Link znajdziecie również w opisie. To był ksiądz archidiecezji lwowskiej, przed wojną dyrektor prywatnego gimnazjum we Lwowie, czyli nasza właścicielka pamiętnika zdobyła wpis od samego dyrektora. Dyrektora prywatnego gimnazjum we Lwowie, prowadzonego przez siostry de Notre Dame, po wojnie osiadł w Gliwicach, gdzie był katechetą w gimnazjum. Aresztowany za ukrywanie członków WiNu, zmarł 22 grudnia 1964 roku, pochowany na cmentarzu komunalnym w Gliwicach. Też podlinkuję wam w opisie pod tym filmem takie wspomnienia pani, która do tego prywatnego gimnazjum we Lwowie uczęszczała i ona też wspomina tam wielu nauczycieli. Być może niektórzy z nich pojawili się na kartach tego pamiętnika. Teraz pamiętnik zamykamy. Mogliście przy okazji zauważyć, jak pięknie błyszczą mu się na złoto brzegi stron. Tak, teraz chyba to dobrze widać. Tył jest znacznie prostszy, w ogóle oprawa tego pamiętnika jest oprawą znacznie prostszą niż oprawa pamiętnika z lat 80., który oglądaliśmy poprzednim razem. Mam jeszcze chyba 2 czy 3 takie starsze pamiętniki i tego typu filmy na kanale co jakiś czas będą się pojawiały, bo mam wrażenie, że takimi niezwykłymi, niepowtarzalnymi pozycjami warto przynajmniej w tej formie się podzielić. Mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu, że podobnie jak mnie urzekł was ten pamiętnik z lat 20. XX wieku, pamiętnik Bronisławy zwanej Nisią. Dajcie znać, czy macie w swoich domowych zbiorach takie wyjątkowe, niepowtarzalne pozycje. No zwykle takimi niepowtarzalnymi pozycjami są pamiętniki, ale może o czymś nie pomyślałam. A jeżeli po prostu podobał wam się ten film, no to zostawcie kciuka w górę albo komentarz, będzie mi na pewno bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia albo w kolejnym filmie poniedziałkowym, albo w filmie czwartkowym, w filmie z cyklu Stargu Staroci, czyli filmie cyklu filmów, w których opowiadam wam o starszych książkach, które kupiłam. Najczęściej są to książki Stargu Staroci. No w każdym razie do zobaczenia.